24 czerwca na stronie NFZ pojawił się komunikat informujący, że pacjenci 15 wielkopolskich poradni nie będą mogli skorzystać z leczenia u swoich lekarzy rodzinnych. Dlaczego? Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, do której jesteś zapisany, udzielała ponad 90% teleporad. Ten poziom nie mógł zagwarantować bezpieczeństwa i właściwej opieki nad pacjentem. Umowa tej placówki z NFZ wygasa 30 czerwca, ale fundusz nie zamierza jej przedłużyć. Dziś, gdy już minął ten termin, wiemy, że na szczęście dla pacjentów umowy zostały przedłużone, ale zastanawia wysoki wskaźnik procentowy teleporad w tych przychodniach. Na dzień dzisiejszy wszystkie one po sprawdzeniu, jak wyglądało sprawozdanie, zamknęli się nie więcej jak w 50%. Okazało się, że podmioty, zresztą słusznie, najważniejszym naszym zadaniem jest udzielić świadczenia. Natomiast w nawale pracy wystąpiły problemy, błędy informatyczne. Albo źle zakodowana przez informatyka, albo źle opisana przez rejestratorkę, albo wręcz lekarz w natłoku sięgał po pierwszą, tak zwaną z brzegu poradę, a najczęściej to była tele. Teleporada funkcjonuje od dawna w przychodniach, jednakże w czasie pandemii okazała się bardzo przydatna. Lekarze twierdzą, że znacznie ułatwia pracę, ale jak sami przyznają, to czy można skorzystać z teleporady, czy też potrzebna jest wizyta w przychodni, zależy indywidualnie od stanu zdrowia każdego pacjenta. Nie sposób uregulować każdej porady lekarskiej, bo to jest zawód zaufania publicznego i dwa, to co ja często powtarzam, medycyna jest sztuką. Tu dwa i dwa nie zawsze jest cztery. I to ten wynik zależy od pacjenta i lekarza, nie rządzących. Dlatego apeluję o zaufanie do środowiska medycznego, bo my naprawdę działamy dla dobra naszych pacjentów, co zresztą widzimy w naszych gabinetach. Zapytaliśmy mieszkańców Konina, co sądzą na temat zastosowania teleporady w służbie zdrowia. Co pani myśli o teleporadzie? Strasznie. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, na co się choruje. Więc w momencie, kiedy jest to coś niezbyt poważnego, to myślę, że coś takiego może rzeczywiście wystarczyć. Z drugiej strony wiele osób potrzebuje takiego kontaktu bezpośredniego, żeby też powiedzieć o wszystkich elementach swojej choroby. No ale generalnie uważam, że w Polsce bardzo często w ogóle wszelkie spotkania takie u lekarza, no po pierwsze się czeka za długo, po drugie jak już się jest w środku, to tak naprawdę lekarz nie ma czasu, żeby się poświęcić realnie tym problemom, które ma dana osoba i to bez względu na to, czy to jest telefonicznie, czy normalnie. Nie chcę mówić na ten temat, bo jestem już od półtora roku na teleporadzie. Jak pani ocenia ten system leczenia? Do niczego. No będzie coraz gorzej. Jeśli te teleporady się zachowają, no to niestety ludzie będą coraz bardziej chorować, dlatego że będzie się pogłębiała jego choroba, ta pierwotna, na którą choruje. Sory będą zawalone, dlatego że tylko tak naprawdę chyba tylko sory leczą ostatnio w Polsce. Dobrze, miło wspominam, bo się leczę właśnie, idę do pani doktor teraz. Jak trzeba, to się umawiam i jest wtedy wizyta w przychodni. No wie pani, kiedyś zdawało to egzamin, ale w tej chwili myślę, że jest to nadużycie. Są zwolennicy teleporady, są też przeciwnicy. Ważne, że w razie potrzeby wszyscy mieszkańcy mogą bez przeszkód skorzystać z porady w wielkopolskich przychodniach.